strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj po raz pierwszy zagramy w Ultimate Epic Battle Simulator 2. Jest to przekozacka gierka, w której możemy symulować epickie walki różnych frakcji, na przykład milion zombiaków kontra milion Spartanów. Wiem, że wy widzowie uwielbiacie tego typu głupie gierki, więc umówmy się. Jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 10 tysięcy łapek w górę, to wlatuje kolejny odcinek z tej serii. No i jeżeli znacie tą gierkę, to napiszcie w komentarzu, jakie zestawienie walk mielibyśmy zrobić w następnym odcinku. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i oczywiście zapraszam wszystkich po obejrzeniu tego filmu na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Wszystkie linki macie w opisie, a teraz zaczynamy! Zaczynamy pierwszą bitkę i spójrzcie, ile tutaj czeka obrzydliwych zombiaków. Ależ ty masz brzydką stary mordę. Wzbijmy się trochę w górę i spójrzcie. Miliony zombiaków czekają na walkę. A tuż za oazą stoją Spartanie. Jak widzicie, Spartanie tutaj czekają. Mają włócznie, tarcze, hełmy. No i zobaczymy, kto to wygra. Dajcie znać w komentarzu, bo tutaj zaczyna się walka o wodę. Let's go! Lecą! Spójrzcie na to, jak to kozacko wygląda. Ale ich biegnie. Za chwileczkę dojdzie do zderzenia. Dobra, ja powiem wam tak. Ja wcielam się w rolę jednego z nich, tego z przodu, i lecę razem z nimi walczyć. No, mam nadzieję, że moja drużyna wygra. Let's go! I uwaga, chodźcie tu, zombiaki. Boom! Ba! Ba! Dobra, wycofaj się, Farel! Jadę z wami ostro. Kurde, po 100 damage tylko zadaję. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda z góry. Ja dziękuję. Chyba idziemy łeb w łeb, tak mi się wydaje. Spójrzcie na to. Ten tutaj blokuje i wyjaśnia te zombiaki cały czas. O kurde. Z tej strony cały czas dobiegają i z tej dobiegają. Zobaczcie, ile jeszcze ich czeka. O kurde, krew tutaj się nieźle polała. Spartanie giną masowo. Zobaczmy, jak im idzie. O kurde. No tutaj jest i ciekawie wam powiem. Spójrzcie na tego chłopa na pierwszej linii, jak walczy. Ciekawe, ilu pokona. No właśnie, padł. Smutek. Wow. Zarąbisty ten symulator. Dobra, weźmy jakiegoś tutaj u chłopa. Im pomożemy troszeczkę. Dobra, cofnij się z tej pierwszej linii frontu. Wygrywamy to! Wygrywamy to! Dobra, przebiegam, przebiegam! Na partyzanta! Gonią mnie! Spójrzcie na to, ile mnie goni! Odciągam troszeczkę towarzystwo. Ja dziękuję! Ja pierdzielę! Ale teraz odwaliłem numer. Uciekaj, 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 uciekaj. I co, lamusy? Oni się boją. No to chodź, tutaj sprzedam plombę. Bomba. Wow, 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 wow. Albo i nie, albo i nie. Ciach, leżysz. Dzięki heroicznym czynom Farela Spartanie wygrają ze śmiercią. Lecą moi, pomóżcie mi. Bierzcie ich, chłopaki, i teraz walczymy. No to chodźcie. Teraz was już się nie boję. Dojazd im robicie. Dojazd, 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 dojazd. Farel jak zawsze, 200 IQ. Woohoo! Wygraliśmy. Nieźle. Nie umarli, nie mieli ze mną szans. Spójrzcie na to, ilu nas zostało. Niepokonanych Spartan. Piękny widok, piękny. W drugiej bitce, moi drodzy, milionowa armia rzymska zmierzy się z milionową armią troli. To będzie epicki pojedynek. Spójrzcie na to, jak oni wyglądają. No i tutaj w rękach mają bardzo duże pały zrobione z kości. Zobaczymy, jak ruszą. Start! Lecą przygarbieni. Zobaczymy, kto to wygra. Jestem trolem, zaatakujmy trolem. O kurczę, jaki jestem mega wolny. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Let's go! O kurde, jak oni latają! Ja też chcę ich troszeczkę powyrzucać. Na pierwszy front idę od razu. Bomba! Po 400 bije. Nieźle. Boom! Jak dziękuję, jakie ataki mam. 1600, co prawda jestem mega wolny, ale jaki potężny damage. Dobra, jak ja wbiegam do środka i patrzę, co się dzieje. Z drogi, boom. Przecież oni nie mają z nami szans. Mi życie pada. 12 tysięcy życia ma jeden troll. Chyba sobie żartujecie. Cofam się, bo padnę 350 i ginę. Dobra, walczymy z tymi trollami. Ja się ich nie boję. Ja mam tylko 200 HP, już padłem. Co jest? Tym razem tak łatwo się nie poddam. O kurde, o kurde, o kurde. Idę starczą na niego. A masz w nogę. Ja na hita padam, co jest? Nie no, nie mam po prostu pytań. No niestety Rzymianie tutaj w ogóle nie mają szans. Padają jak kaczki. Spójrzcie na to, jak oni fruwają. Zwolnimy trochę tempo. Wow. Zobaczcie na tego, jak poleciał.
ale tu jest masakra. Patrzcie na tego, jak uderzy teraz. O kurde, boom. No niektóryś wylatuje w powietrze. Woohoo! Ja pierdzielę. No przykro mi, panowie, ale dostajecie mega, mega mocno. Spójrzcie na to, ile tych troli biegnie. Przerażający widok. Rzymianów coraz mniej. Dobra, wcielmy się w rolę jeszcze tutaj jednego. Postaram się przebiec. Lecimy, let's go! Chodźcie za mną, chodźcie za mną! Dobra, 7000 HP, 5000 HP mi zostało. Boom! Dobra, obiłem. Boom! I z backfista. Boom! Nie no, ta gierka jest przekozacka. Nie wiedziałem, że trolle są aż tak mocne. Tak bym nie zostawiał Rzymianów takich biednych z takimi trollami. 2000 Rzymianów zostało zaledwie. 100 zaledwie. 90, 60 i boom! Trolle wygrały tą batalię. Czas na ostatnią epicką walkę. Czy milionowa armia troli jest w stanie pokonać jedynego, najwspanialszego, najsilniejszego, można nawet powiedzieć, syna Zeusa, czyli Chucka Norrisa? Tutaj mamy, jak widzicie, Olimp, jest i sam Chuck. I rozpoczynamy walkę! Spójrz, jaki jest szybki. Takiej prędkości nikt nie osiąga. Spokojnie, trolle. Zaraz się z wami rozprawię. Lecimy. Woohoo! Tylko Chuck Norris biega po pionowych ścianach w dół. Ja od razu pakuję się tutaj. Nie będę się z wami patyczkował. Chuck Norris zbawi świat po raz kolejny. No i jazda. Boom! Spójrzcie na to, jak padają. Jak kaczki, cała linia od razu leci. Co jest? Boom, boom. 13 milionów, patrzcie na to. Same ciosy, tylko uderzam. Powalam ich. Powalam ich na odległość. Ja dziękuję. Ciach, 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 ciach. Padacie. Jestem tak szybki, że zabijam ich falą uderzeniową. Jazda z wami. One mnie biją tylko po 200. Padają. Co jest? Chuck Norris jest po prostu niesamowity. Wejdźmy na tą górę z zombiaków i patrzcie, co się teraz wydarzy. Boom! Leżą. Pach, pach, pach. Wow! Wow! Co jest? 5? Patrzcie na to, ile ich tu jest i teraz. Nie no, nie mam po prostu pytań. Już mało was zostało, mordeczki. Zobaczmy, jak sobie sam Chuck Norris radzi. O kurde. On stoi na środku, a wokół niego trolle padają. Spójrzcie, nawet nie mają szansy podejść. Chuck Norris jest przepotężny. Co on robi? A on stoi tylko w tym miejscu. Nie mam pytań. Wygląda, jakby walczył z cieniem. Wow, z góry to wygląda epicko. Co jest? Trolle tylko dochodzą, ale nie mogą się przebić do Chucka. Jego siła uderzenia jest taka potężna. No to goodbye. Boom! Od razu klęknęli. Boom! Na kolanka. Zostało ich zaledwie już 3000. Ledwo co przebiegam przez trupy, które leżą na ziemi. Uwaga! Boom! 1300 na hita. O, chodźcie, chodźcie już te niedobitki. Zapraszam was. Trzeba było nie walczyć z rasą ludzką. Uwaga. 3. 2. 1. Kończycie się. Zostało tylko 300. Powiem wam tyle. Nie wydaje mi się, że był to dobry pomysł. Bum! 81 zostało. Gdzie oni są? 21. 16. 8. No niestety. W tym momencie wasz żywot się kończy. Bum! Zwycięstwo! Chuck Norris niepokonany na świecie! No jak widzicie, moi kochani, Chuck Norris pomścił. Pomścił rasę ludzką. Na szczęście udało mu się wygrać. Był szybszy od cienia, twardszy od kamienia. Jeżeli znacie jakieś śmieszne przysłowia z Chuckiem Norrisem albo kawały, możecie się podzielić nimi w komentarzu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, sub na kanale. A ja z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!